Obliczymy sobie teraz całkę nieoznaczoną z funkcji sinus do czwartej x. No i jak zwykle zachęcam, zatrzymaj odtwarzanie filmu, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw to samodzielnie rozwiązać, a potem zobacz sobie moje rozwiązanie. No a ja jak to zrobię? Najpierw zacznę od zauważenia, że mamy tutaj niestety... Parzystą potęgę. Dlaczego niestety? Dlatego, że gdyby była nieparzysta, no to bym łatwo wiedział, jak to zrobić. Bo już pokazywałem taki trik w poprzednim filmie. Gdyby na przykład było sinus do 3x, czyli gdyby potęga była nieparzysta, no to bym napisał to jako iloczyn sinusa w parzystej potędze i sinusa w pierwszej potędze. Tego sinusa użyję do zamiany zmiennych, a tego zamienię na cosinus. Zgodnie z jedynką trygonometryczną, ze wzoru na jedynkę trygonometryczną, czyli na przykład to jest 1 minus cosinus kwadrat x razy sinus x. No i teraz mogę podstawić. U moja nowa zmienna to będzie cosinus x. dU to będzie sinus x dx, czyli ten sinus tutaj na końcu nam się ładnie z dx'em zbierze i będzie po prostu równy dU. Zamiana zmiennych nam zadziała, uprości nam całkowanie i będzie po kłopocie. No ale tutaj niestety to nie zadziała dlatego że mamy Tutaj parzysty wykładnik, więc musimy jakoś inaczej pokombinować, jakoś inaczej tę funkcję pod całką przekształcić. No ja to jest korzystam z tego, że zarówno sinus kwadrat, jak i kosinus kwadrat można wyrazić jako funkcję od kosinusa podwojonego kąta, czyli kosinusa 2 x. Więc przypomnijmy sobie wzór na cosinus 2 x. Ja tego lubię pamiętać w takiej postaci, że to jest kosinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat x. No i teraz z jedynki trygonometrycznie mogę ten kosinus kwadrat przekształcić. Napisać, że to jest 1 minus... Sinus kwadrat x, no i ten jeszcze sinus, który tutaj był, też muszę przepisać. Sinus kwadrat x, czyli to z jedynki trygonometrycznej przekształciłem. Czyli dostajesz, że to jest 1 minus 2 sinus kwadrat x. Teraz mogę do obu stron, mogę od obu stron odjąć 1, tak? Muszę odjąć 1 i wtedy mam tutaj minus 2 razy sinus kwadrat x. Teraz przez minus 2 podzielę i dostanę wzór na sinus kwadrat x. Jak podzielę przez minus 2, no to będę miał jedną drugą, i tu muszę zmienić znak na przeciwny, czyli 1 będzie z plusem, a cosinus będzie z minusem. No i mam to, co chciałem. Wzór na sinus kwadrat, no i go tutaj zastosuję. Czyli napiszę, że to jest całka, może jeszcze najpierw napiszę, że to jest sinus kwadrat x i to całe do kwadratu dx. Czyli mogę napisać, że to jest całka, i teraz tutaj w tym kwadracie Przepiszę to zgodnie z moim wzorem, czyli tu będzie 1 druga razy 1 minus cosinus 2x to miało być do kwadratu dx. No i teraz mogę tutaj wymnożyć podnieść do kwadratu, będę miał 1 czwartą, razy 1 odjąć podwojony iloczyn 2 razy 1 razy cosinus 2x i dodać kosinus kwadrat 2x. I to jest całkowane po dx. No i tutaj już by było wszystko fajnie, tylko że mamy znowu cosinus kwadrat. Bo to już jest łatwo całkować Po prostu cosinus w pierwszej potędze, no to łatwo jest odgadnąć funkcję pierwotną. No ale z tym cosinusem kwadrat trzeba coś zrobić. No to co zrobić? No tak samo jak tutaj. Wyrazić go przez cosinus 2x. No to popatrzmy na to równanie. I teraz mogę napisać w takim razie, że cosinus 2x i teraz. Zamienię sinus na kwadrat na cosinus kwadrat, czyli najpierw to jest cosinus kwadrat x, odjąć 1 minus cosinus kwadrat x, korzystając z jedynki trygonometrycznej, czyli to będzie równe 2 razy cosinus kwadrat x, dlatego że mam cosinus kwadrat, minus i minus będzie drugi cosinus kwadrat, odjąć 1, czyli cosinus kwadrat x to jest równe. Muszę jedynkę dodać do obu stron i podzielić przez 2, czyli będzie 1, druga, 1, dodać kosinus 2x. No tutaj mam cosinus kwadrat 2x, a tu mam wzór na cosinus kwadrat x, czyli muszę po prostu tutaj zamiast x wstawić 2x. Czyli jak tutaj wstawię 2x, no to tutaj po prawej stronie będę miał 1 dodać kosinus 4x. Ten wzór zastosuję po prostu zamiast x -a wstawię 2x, no to dostanę taki wzór i zgodnie z tym wzorem, Przekształcę to, co tutaj mam. Czyli napiszę, że to się równa całka. No i tutaj przepisuję 1 czwarta, 1 minus 2 cosinus 2x. I korzystam z mojego wzoru, dodać od razu może wymnożę. Napiszę, że to jest 1 druga, dodać 1 druga kosinus 4x. Zamknąć nawias DX. No, i teraz to, to już jest łatwo scałkować. Może wezmę inny kolor, żeby już nie musieć ciągle zmieniać. Napiszę tak. Jedną czwartą to w ogóle mogę przed całką wyci przed całkę wyciągnąć. I teraz będę już, a może jeszcze to przekształcę tak, że to jest całka, bo tutaj mogę te dwie stałe do siebie dodać. Czyli to będzie całka z trzech drugich. Trzy drugie. Odjąć 2 cosinus 2x. I dodać jedna druga cosinus 4x pod X. No i teraz mogę to już całkować. To będzie 1 czwarta. I tutaj mam całka z trzech drugich, to jest po prostu 3 drugie x. Odjąć cosinus 2x. Funkcja pierwotna do cosinusa to jest sinus, bo pochodna sinusa to jest kosinus, a pochodna sinusa 2 x to będzie cosinus 2x razy 2. Czyli ta dwójka tutaj to jest pochodna funkcji wewnętrznej. Czyli mogę napisać, że to jest po prostu sinus 2x. To jest funkcja pierwotna do tej funkcji, która była tutaj. Dlatego, że jak będę różniczkował sinus 2x, to będzie cosinus 2x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy 2. Czyli skoczy ta dwójka, więc się zgadza. Dodać jedna, druga. No i to mam cosinus 4x. No to funkcja pierwotna do cosinusa to jest sinus. No i bym napisał, że to jest sinus. 4x. No ale jak będę różniczkował sinus 4x, to mi wyjdzie cosinus 4x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy 4. No tutaj nie mam tej czwórki. Tutaj była dwójka, tutaj czwórki nie ma. Czyli muszę tutaj przez tę czwórkę podzielić, napisać 1 czwartą. I wtedy z różniczkowania funkcji wewnętrznej wyjdzie czwórka, z tą czwórką się skróci i wszystko się będzie zgadzało. Dodać dowolna stała c. No i tutaj ten wynik mogę troszkę uprościć, gdybym tutaj zamiast 1 druga razy 1 czwarta napisał 1 /8. Nie będę już teraz całego wyrażenia przepisywał, no ale to już jest właśnie ostateczny wynik. To jest wynik tego całkowania. Tutaj jeżeli zamiast 1 druga razy 1 czwarta wpiszemy 1 ósma, to będziemy mieli ten wynik jeszcze w prostszej postaci.